Witam serdecznie w edycji numer 3 show. Zastanawiałem się, jaką nazwę zrobić. W końcu stwierdziłem, że zostawię show i nie będziemy nic kombinować. Może wy coś wymyślicie. Vlogowicze, stali goście Janusz Pindera i Grzesiu Proksa. Dzisiaj dwa tematy na 100% obiecuję bez bajera, jak to mówią, że dzisiaj pytania od was będą, bo to jesteśmy wam winni od dwóch odcinków. Natomiast teraz zaczynamy wszystkim. Witam panowie, dziękuję za czas. Zaczynamy od tego Garcia, który wygrał, natomiast punkt wyjściowy jest inny. Punkt wyjściowy jest taki, że mamy w tej chwili listę, nie wiem, 10 zawodników, którzy albo są mistrzami świata, albo są blisko, żeby być mistrzami świata. Myślę, że więcej by się znalazło, ale 10, tak sobie tak wypisałem listę ogólną, którzy nie mają 25 lat, a są mistrzami świata. Natomiast w Polsce ciągle obowiązuje ta zasada 30 lat. Przejaskrawiam, ale wiecie mi, o co chodzi, młody i obiecujący. Ja znam argument, za mało mamy talentów, żeby ich testować, ale to dla mnie nie ma żadnego sensu. Zacznę od Grzesia, a później Janusz się do tego odniesie. Grześka pytanie, no bo Grzesiek zupełnie inną drogą szedł, a jakby nie było, no, nasz człowiek, czyli Polak. Grzesiek, jak to z tobą było, że ty nie musiałeś czekać do 30 roku życia, żeby walczyć wielkie walki? Znaczy, przyznam szczerze, że ja sam atakowałem mojego agenta i Krzysia Zbarskiego, że chcę jak najszybciej wyzwań. Też byłem trochę doświadczonym zawodnikiem na boksie olimpijskim, bo tych walk 130 stoczyłem w wieku już 18 czy tam 19 lat. Kilkukrotnym mistrzem Polski też w wieku 18 lat zostałem mistrzem Polski seniorów, więc to był dla mnie ostatni dzwonek. No tam bardzo mi zależało na sukcesach i pamiętam taki pierwszy skok, to na pewno dla mnie czymś ważnym był debiut w Las Vegas, tak? To było coś nieprawdopodobnego i Krzysiek też bardzo wierzył w mój potencjał. Stąd też inwestował w takie eskapady i myślę, że bardzo dobrze się na nich spisywałem, bo na Wyspach to kilka testów mocnych miałem, bo w 9 walce już z chłopakiem, który 6 miesięcy wcześniej był mistrzem świata, tak, IBO, boksowałem, wygrałem na punkty. To też dało mi dodatkowego kopa, bo jednak ja 9-8 walk, a chłop 30 parę, prawda, i dwa razy kota ja pokonał i też mierzył się z fajnymi zawodnikami wcześniej. Więc tutaj wydaje mi się, że główną rolę, Przemku, główna rola to mental, prawda? I tutaj ta chęć boksowania dla sukcesu. No, ja też kilka walk zrobiłem za darmo, po to tylko, żeby dostać szansę. Powiedziałem, że w następnej mogę spotkać się z kimś ekstra, znanym i mającym, nie wiem, albo tytuł, albo aspirującym do tytułu. No ale wskoczę ci w tym momencie. Obawiam się, że trafiłeś od razu w ciągu pierwszych paru minut na podstawową odpowiedź trafiłeś, a mianowicie zdarzyło mi się zawalczyć kilka walk za darmo. Nie sądzę, żeby ktokolwiek dzisiaj, kto ma 18-19 lat, wcześniej wspomniałeś o tym, że stwierdziłeś, że dla ciebie to była ostatnia chwila. To brzmi dzisiaj, w 2022 roku, jak w ogóle byśmy po norwesku mówili. Nikt tego nie zrozumie. Była okazja, żeby trzeba coś zrobić już teraz. Ja nie wiem, czy ktokolwiek takimi kategoriami myśli. Mówiłeś o tych walkach za darmo. Mówisz przenośni za darmo, czy tak naprawdę nie, wyszło na zero? Nie wziąłem centa. Absolutnie nie wziąłem centa, bym za 2-3 walki chyba. Nawet złotówki. Nie, jeszcze sam dojechałem na walkę, tylko po to, żeby dostać szansę. Teraz może Janusz się do tego odniesie, który oglądał Grześka mającego 18-19 lat, nie mam żadnych wątpliwości, i do tego, co mówi Grzesiek, mianowicie inwestowania w sobie poprzez walczenie w siebie, walczenie za darmo, no i kwestia tego mentalu. Janusz, oddaję ci głos. No to oczywiście te drogi na szczyt są bardzo różne na świecie, bo wydaje mi się, że też ta droga poprzez boks olimpijski, jak pokazują wyniki, nie jest drogą złą, tylko że oczywiście ona też musi być mądrze poprowadzona. I tutaj jak będziemy mówili o tych młodych chłopakach, którzy nie mają jeszcze 25 roku, albo 25 lat, albo za chwilę powiedzmy, przed chwilą te 25 lat skończyli, to też są nazwiska ludzi, którzy jednak wybrali drogę olimpijską.
i całkiem dobrze na tym wyszli. Ja myślę tutaj o Kiszonie Dewisie. No troszkę pomógł mu przypadek, że te igrzyska zostały przesunięte rok na z 20 na 21. Zdobył srebrny medal. To jednak był wybitny chłopak, tylko miał jeszcze wybitniejszego, albo też równego sobie, bo ten finał olimpijski był bardzo równy, Kubańczyka Andy Cruza. Ale wracając tutaj do meritum, wracając do tej sytuacji, że ta droga olimpijska też może być bardzo mocną drogą, bo jest możliwość konfrontowania się z najlepszymi na wszystkich poziomach wiekowych. Później te wielkie imprezy. Ale jak widzimy też coraz więcej młodych ludzi, nie tylko w Meksyku, gdzie to było normą, Meksyk, Puerto Rico powiedzmy, a więc te biedniejsze federacje, które nie stawiały na boks olimpijski, ale również to widzimy ci nagminnie w boksie amerykańskim, który się na gruncie olimpijskim dość mocno odradza, ale też widzimy, jak wielu tych młodych chłopaków podpisywało kontrakty zawodowe, mając po 17, 18 lat, albo czasami nawet mniej, i musieli toczyć te swoje pierwsze zawodowe walki w Meksyku, bo w Stanach Zjednoczonych nie było to możliwe. Ale ja mówię, to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Na przykład w przypadku Grzegorza, ja osobiście patrząc na to z pozycji dziennikarza i komentatora telewizyjnego walk bokserski, boksu olimpijskiego, bo komentowałem na igrzyskach od 92 roku, a już od 96 roku w bardzo dużym wymiarze, wcześniej Mistrzostwa Świata i wielkie inne imprezy, że zabrakło go na tych właśnie wielkich imprezach boksu olimpijskiego, ale też troszkę zabrakło odwagi, zabrakło też odwagi w myśleniu tych, którzy wówczas polskim boksem rządzili. I dotyczy to tylko polskiego boksu, bo na przykład dzisiaj odbyłem taką dosyć długą rozmowę z Ryszardem Boskiem, naszym wybitnym siatkarzem, na temat, jak to właśnie wygląda system pracy, na przykład takich Włoszech, gdzie on wiele lat pracował, gdzie grał, gdzie później był trenerem. Teraz Włosi wygrywają nagminnie imprezy, czy to w żeńskiej siatkówce do lat 21, chłopcy do lat 22, kobiety wygrały Ligę Narodów i tak dalej. My też mamy ten system w siatkówce bardzo mocno, bardzo dobrze ustawiony, ale w innych sportach tego nie ma. Jak przypominałem sobie tą ekipę z Mistrzostw Świata z 74 roku, no to byli bardzo młodzi ludzie przecież. Wójtowicz miał wtedy 21 lat, fenomenalny polski siatkarz, który jest w Galerii Sławy. Inni mieli po 23-24. Jak spojrzymy na polski boks, sukcesy olimpijskie w latach 50., w latach 60., to też w większości przypadków byli to dosyć młodzi ludzie, a więc ten sukces naprawdę może przyjść dosyć wcześnie. Oczywiście ktoś powie, dobrze, w innych krajach młodzi chłopcy dojrzewają szybciej, to się wszystko zgadza, ale my też mieliśmy bardzo młodych zawodników, którzy byli na szczycie tego olimpijskiego sportu w jego najwyższym wymiarze. No nie muszę jeszcze, Szymon Kołecki miałby 18 lat, gdyby wygrał igrzyska, powinien wygrać w Sydney w 2000 roku w podnoszeniu ciężarów. No tam przegrał właściwie tak troszkę na własne życzenie i z powodu kontuzji. I tak można by takich odnośników szukać bardzo w wielu dyscyplinach. Boks nie jest tutaj na jakichś szczególnych, specjalnych prawach. Ja pamiętam, jak w 2012 roku było Igrzysko Olimpijskie w Londynie i po igrzyskach spotkałem się wtedy z ówczesnym presem, który przyjechał, Jurkiem Rybickim, ostatnim polskim mistrzem olimpijskim. Więc zobaczmy, jak tutaj młodych ludzi walczy i zdobywa medale. A u nas jest jakaś taka, no, przedziwna, nie wiem, obawa, że jak ktoś ma 20-22 lata, no to jeszcze nie jest gotowy na to, żeby walczyć z najlepszymi. Oczywiście czasami nie jest gotowy, ale przy odpowiednim szkoleniu można sprawić tak, żeby był gotowy i dosyć wcześnie, prawda, wyszkolić kandydata na mistrza. No niestety ciągle na tych mistrzów czekamy, nie wiem, jak długo będziemy czekać. Czy ty byłeś, jakie były twoje komentarze z tamtych czasów na temat przejścia Grześka na zawodostwo? Twoim zdaniem to był dobry ruch, twoim zdaniem to był niedobry ruch. Czym to ostatecznie według ciebie zostało spowodowane? I oczywiście Grzesiek zaraz odpowie jego stronę medalu. Nie pamiętam już dokładnie tego, co ja wtedy mówiłem, co ja wtedy pisałem. No na pewno chętnie widziałbym go na igrzyskach i skomentował medal olimpijski, który zdobywa. Bo mówię, komentując przez kilkadziesiąt lat, nie zdarzyło mi się skomentować żadnego medalu, bo ten Wojtka Bartnika wówczas to tylko tam pomagałem koledze do radia, bo myśmy wtedy dzielili. Głównym komentatorem był Lucjan Olszewski, a my z Andrzejem Kostyrą żeśmy komentowali raz jeden, raz drugi te finały rozłożone na dwa dni. Wojtek Bartnik właśnie wypadł i Andrzej Kostyra miał przyjemność z Lucjanem to komentować. Ale wracając do Grzegorza, no ja myślę, że to też
to nie stało się, to się stało po części również z uwagi na działania Polskiego Związku Bokserskiego, bo myślę, jeszcze raz powtarzam, że gdyby te działania wyglądały inaczej, to paru ludzi naprawdę można by zatrzymać w boksie olimpijskim. I tutaj było takich kilka przypadków. Mówię o Mariuszu Wachu, mówię o Tomku Adamku. Oczywiście te decyzje później Wacha czy Adamka, to wtedy już Związek się starał. To ja pamiętam, że szukał tam na gwałt sponsorów, ale nie udało się ich zatrzymać. Amira Khana też, mimo że oferowano ogromne pieniądze, miał przecież w 2004 roku 17 lat, kiedy walczył w finale, też starano się zatrzymać w Anglii, żeby boksował na kolejnych igrzyskach w Pekinie, no ale się nie udało, mimo że oferowano mu wielkie pieniądze. Pamiętam, jak rozmawiałem z Czagajewem, kiedy został mistrzem świata w Afganistanie, w Belfaście, w 2001 roku, i też mu tam proponowano ogromne pieniądze w Uzbekistanie, ale on jednak podjął decyzję i jednak ten zawodowy kontrakt podpisał. Także to są zawsze bardzo, bardzo indywidualne decyzje, więc myślę, że Grzesiek pamięta do nas 100% lepiej niż ja. No, pamiętam. Przyznam się, że nawet bardzo dobrze, no bo gdzieś to nie ukrywam, że szalenie mi zależało na tym, żeby wystąpić w Igrzyskach Olimpijskich. Choć tak jak mówię, no miałem dopiero niespełna 18 lat. I było rzeczywiście, ostatnie sparingi mieliśmy w Warszawie. Ja z moim serdecznym kolegą gdzieś bardzo dobrze poszedł mi sparing z ówczesnym rywalem Mirkiem Nowosadą, który do 69 kg robił bardzo dużo wagi. Był mega, mega zawodnikiem, bardzo dobrze go pamiętam, no bo sporo starszy. Ten sparing wygrałem w oczach swoich, wygrałem w oczach no, oglądających, nie? I pamiętam, jak świętej pamięci Jerzy Kulej podszedł do mnie i: chłopie, jesteś chyba najmłodszym chłopakiem, który na kwalifikacje pojedzie, bo fenomenalnie. Pan Krzysztof Kosetowski również, pamiętam, z wielkimi gratulacjami, ale do pokoju później przed trener Ludwik Buczyński, mówi Grzesiek załamanymi rękami, mówi, że już nie wiem, co się ma powiedzieć, ale brakuje w związku $300 na przebugowanie biletu lotniczego, bo poważnie, to były jego słowa i tak, dlatego tak długo chyba je pamiętam, bo bardzo mnie zakuły i nie pojedziesz, bo już wcześniej nie widzieliśmy, że tak dobrze wypadnie, że na Mirka zabukowaliśmy. Brutalne strasznie. Tak, ja wtedy bardzo mocno obraziłem się na to, że jak to jest możliwe, że brakuje $300. Dzisiaj oczywiście jest to kwota śmieszna, wtedy dla mnie jako dzieciaka to tam były jakieś pieniądze, ale umówmy się, no, żadne, prawda, dla dorosłych ludzi. No. Zaraz po olimpiadzie zresztą spotkałem się z uczestnikiem olimpiady, który przegrał tam na punkty, nie wiem, czy w ćwierćfinale, czy w kwalifikacjach, Wilmoszem Balogiem, który pan Janusz komentował. No i wygrałem tą walkę w trzeciej rundzie. I jak gdyby już zaczęły się głosy, powoli też chyba ster w PZB chciał przejmować pan Adam Kusior i próbowano rzeczywiście mnie zatrzymać, ale ja już byłem tak śmiertelnie za te $300 obrażony i też miałem już córkę, że powiedziałem absolutnie nie. I po kilku rozmowach z Darkiem Michalczewskim zresztą mówię: Darek, kurde, uciekam, zabieram się, nie ma o czym gadać. I zaprosił mnie do Hamburga. Do Hamburgu nie dojechałem, bo wyprzedził wszystkich zresztą, bo Krzysiu Zbarski, bo jak się dowiedziano, że ja nie będę kontynuował kariery w boksie olimpijskim, tylko chcę iść na zawodowstwo, to rzeczywiście telefony od razu się rozdzwoniły, nie? Od razu. Niesamowita historia, powiem ci szczerze, Grzesiek, że słyszałem, że poszedł jakiś problem związany z tobą i pieniędzmi na przykład, natomiast nie miałem pojęcia, że o tej całej otoczce, która doszła, natomiast przeskoczę, rzeczywiście niesamowita sprawa, szczególnie dla tych, którzy dzisiaj to słuchają, bo mówimy o czasach jednak parę lat wcześniej, Grzesiu nieco starszy niż 18 dzisiaj jest, natomiast wydaje mi się, że dla wielu będzie to, otworzy to oczy. Natomiast ja przeczytam wam teraz listę zawodników, którzy są albo mistrzami świata, albo są blisko o walki o mistrzostwo świata i nie mają 25 lat. I pytanie jest do was takie: za 10 lat, którego z nich, albo nie musi być jeden, będziemy pamiętali jako, a pamiętacie, jak rozmawialiśmy w 2022 roku o tym zawodniku. Rzucam w tej chwili bez specjalnej kolejności poniżej 25 lat, mistrzowie lub byli mistrzowie lub obok mistrzostwa świata: Jeron Ennis, Benavides, Teofimo Lopez, Shakur Stevenson, Hani, Mungia, Rodriguez, Ortiz, Dubois, Nakatani, Xander Zayas, no i oczywiście
Garcia, powiem szczerze, że specjalnie nie to, że siedziałem pół godziny, żeby tą listę zrobić, zajęło mi to 30 sekund. Podejrzewam, że wiele więcej tych nazwisk by się znalazło, ale rzuciłem te 10 chyba teraz wymieniłem, tych, którzy nie mają 25 lat, albo są mistrzami świata, albo byli, stracili więcej niż jeden pas, Teofimo Lopez. Ale pytanie do was, za 10 lat, którego z nich, o którym z nich będziemy mówili, słuchajcie, pamiętacie go z 2022 roku? Chyba w większości, Przemku. Dobra odpowiedź, może tak być. Mają trochę lat ze sobą. Ja uważam, że Teofimo Lopez ma coś do udowodnienia. Mimo wszystko, ale moim ulubieńcem bez dwóch zdań jest Shakur Stevenson i uważam, że jest chłopak obdarzony nieprzeciętnym talentem. I co mogę powiedzieć więcej? Dla mnie jest absolutną czołką tych nazwisk, które wyczytałeś. I nie ukrywam, że uwielbiam oglądać jego boks. Uwielbiam. Mam sentyment do tych, którzy osiągnęli coś w boksie olimpijskim, a później potrafili pociągnąć to dalej, wejść na szczyt w boksie zawodowym. I dlatego oczywiście Shakur Stevenson jest tutaj na pierwszym miejscu. To jest chłopak, tak kiedyś Andre Ward, stworzony do wygrywania. Tak naprawdę, czego się dotknął od najmłodszych lat, to zamieniał w złoto. Tak było, kiedy wygrywał Mistrzostwa Świata w Sofii w 2014 roku. Wygrał tam Mistrzostwa Świata juniorów w kategorii muszek do 51 kg. Został uznany najlepszym zawodnikiem. Dwa lata później w Rio de Janeiro zdobył srebrny medal, ale to była najlepsza walka finału. Walka, w której gdyby jemu przyznano zwycięstwo w starciu z Robeyskim Ramirezem, to Kubańczykiem, który sięgnął po drugie olimpijskie złoto, to nic by się nie stało, nie byłoby żadnego skandalu. A później był pierwszym z tego grona medalistów z Brazylii, który zdobył zawodowe Mistrzostwo Świata. Dzisiaj już jest mistrzem dwóch kategorii. Ja myślę, że albo teraz unifikuje kategorię superprykową, albo przejdzie do wagi lekkiej i tam też będzie miał wiele do powiedzenia. Ale ci wszyscy, o których tutaj wspomniałeś, a tutaj oczywiście ta lista też się mniej więcej pokrywa z moją. Jest tutaj jeszcze kilka innych nazwisk. Oni wszyscy piszą swoją historię. Keyshawn Davis z kolei. On podobnie jak Shakur Stevenson. On ma 23 lata, Shakur Stevenson ma 25 lat. Keyshawn Davis był tak, wicemistrzem świata seniorów, drugie miejsce w Igrzyskach Panamerykańskich, no i fantastyczny pojedynek z Andy Cruzem na Igrzyskach Olimpijskich, ten ostatni w Tokio. Bardzo równa walka, też podobna sytuacja jak w przypadku rywalizacji Shakura finałowej z Robeyskim Ramirezem. Na razie jego kariera jest króciutka zawodowa, 5 walk, wszystkie wygrane, 4 przed czasem, ale to jest oczywiście kandydat na mistrza świata. I tutaj dołożyłbym do tego grona o tych, których, no oczywiście to o każdym będziemy mówić, bo Heini ma 28 walk, wszystkie wygrane, ma dopiero 23 lata i wszystkie pasy w kategorii lekkiej. A więc to też jest naprawdę niesamowita sprawa, ale tutaj jeśli chodzi o skalę talentu, no skala talentu na przykład takiego Jarona Ennisa, prawda? 25-letniego chłopaka, 29,027. No jest nieprawdopodobnie mocnej kategorii półśredniej, ale wszystko przed nim. To, czego dokonał Jesse Rodriguez w wieku 22 lat, bierze walkę w wyższej kategorii, zostaje mistrzem. No i to jest chłopak, o którym będziemy jeszcze dużo, dużo na pewno mówić. Uciekinier z Kuby, David Morel, dołącza się do tego grona tych najlepszych, najzdolniejszych Kubańczyków, którym później się na zawodowym ringu powiodło, a nie było ich aż tak wielu. Morel ma 24 lata, niewiele lat na koncie, na koncie 7 walk, 6 przed czasem, ale ma na razie mistrzostwo to regularne, jest taki półpasek w organizacji WBA, ale oglądając go wiemy, że to jest talent. Zresztą pokazał się fantastycznie jako młodzieżowiec na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w 2016 roku w Sankt Petersburgu. Został tam najlepszym zawodnikiem, został tam mistrzem, złotym medalistą, a później został mistrzem Kuby seniorów. No i zdecydował się wtedy na ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Także tutaj Jared Anderson, na przykład wielu go
naprawdę bardzo chwali. To jest chłopak, wiadomo, że waga ciężka, rządzi się swoimi prawami. To jest wciąż bardzo młody człowiek, ma 22 lata. Jako amator boksował w kategorii 91. Teraz to jest taka, powiedziałbym, naprawdę waga ciężka, ale też bez przerostów, tak w granicach 100 parę kilogramów. No chłopak, który idzie na razie bez porażki, ma same zwycięstwa przed czasem, ale dopiero jest na początku tej drogi o wielkie cele. No i mówię, ta grupa tych młodych ludzi, którzy albo są mistrzami, albo już byli, tytuły stracili, przeszli do tej, jak Teofimo Lopez, do wyższej kategorii, jest tutaj imponująca, bo na pewno do tego grona można by jeszcze dołożyć spokojnie kilka nazwisk. To są te nazwiska, które wymieniłeś, Janusz, natomiast ja pamiętam doskonale, bo wspomniałeś Shakura Stevensona, czyli człowieka, który według was, no, trudno się nie zgodzić, to oczywiście boks jest szalonym sportem i tu wszystko się może zdarzyć, nagle ktoś może się być trzy razy lepszy niż nam się dzisiaj wydaje, chociaż już dzisiaj są dobrzy, natomiast jeśli chodzi o Shakura, to pamiętam dwie rzeczy, kompletnie ze sobą niezwiązane, natomiast pokazujące, kim on jest. Pamiętam go, jak płakał rzewnymi łzami przed kamerami telewizji amerykańskiej, pewnie też Janusz to pamiętasz i Grzesiek, po przegraniu tego finału olimpijskiego, normalnie płakał. Ryczał, mówiąc kolokwialnie. Natomiast pamiętam również jedną rzecz, jak Floyd Mayweather Jr. przed olimpiadą powiedział, on będzie walczył u mnie, natomiast później bardzo się zdziwił, kiedy doszedł do wniosku Shakur Stevenson, że jego Money Mayweather i te jego wielkie sukcesy, ta wielka sława nie interesują. On wybrał wtedy jako doradcę Andre Warda, co pokazało z jednej strony, że nienawidzi przegrywać, kiedy płakać, a z drugiej, że pomimo, że ma lat 18, czy niespełna 19, pamiętam 19 lat chyba miał, to on wtedy już miał głowę na karku, co dalej z jego karierą. Czy to jest ten decydujący moment mentalny, bo ciągle wracamy do tego mentalu, mieć głowę na karku? No, trzeba mieć wokół siebie bardzo dobrych doradców i trzeba też mieć swój trochę oleju w głowie. Bo jak wiadomo, ojców w zwycięstwie jest wielu i jest tylko jedna matka porażki, tak? Natomiast bądźmy uczciwi. Też ja pamiętam, jeżeli chodzi o swoją karierę, to jednak ja postanowiłem, że mimo wszystko będę lojalny cały czas wobec jednego partnera biznesowego i pójdziemy jedną obraną drogą. Tutaj też z pewnością Shakur Stevenson zdawał sobie sprawę, obserwując to, co wyprawia też chociażby Floyd, że on lubi być gwiazdą, nie? Mimo wszystko, że to nie on wychodzi do ringu, a jego zawodnicy, to i tak on lubi być cały czas w tym świetle reflektorów i tak naprawdę nie chodzi już o samego Stevensona, tylko też troszeczkę o Floyda. Że to jest taka osoba, która nie do końca pomagała mu w rozwijaniu jego też i popularności i też drogi. Taka jest moja opinia, jak patrzę z boku, dlaczego taki wybór. Nie? Zresztą możemy to obserwować cały czas, kiedy boksują zawodnicy Floyda, że to on jest... Mało ich jest, coraz mniej. No, wiemy chyba dlaczego, nie? No chyba wiemy dlaczego. Gervonta Davis ma prawie 29 lat, czy 28 lat w tej chwili. No i zarabia ciężkie pieniądze, zrobił się gwiazdą dopiero w ostatnich, wydaje mi się, roku, ale tylko i wyłącznie dlatego, że był bardzo poważny nacisk ze strony telewizji Showtime, a właściwie bezpośrednio szefa telewizji Showtime, zajmującego się tym, czyli Stevena i Spinozy, który de facto postawił ultimatum. Tak, sprawdzam. Ultimatum Floydowi i co należy dalej robić i jak często powinien, przede wszystkim jak często powinien walczyć Gervonta Davis. Janusz, twoja opinia na temat mentalu i tego wyboru zawodnika, z kim podpisać kontrakt, myślenie długofalowe, nie patrzeć na te torby z pieniędzmi, które są przenoszone albo nie są przenoszone, co powinno być najważniejsze? Twoja opinia dla takiego zawodnika, który ma talent, 18-19 lat. Ja pamiętam doskonale sytuację, ponieważ obserwowałem to jakby na bieżąco, będąc w Rio. No dużo o tym pisano. Pamiętam wizytę, bodajże tam raz czy dwa był Floyd Mayweather. Tak.
Natomiast jak się już okazało, że wybiera Worda, to ja to przyklasnąłem, bo mówię, to widać, że nie głupi chłopak i też widocznie ma wokół siebie nie głupi ludzi, bo ten wybór był no, zdecydowanie lepszy, mądrzejszy, pewniejszy i ta droga, jaką idzie dziś, w jakim jest punkcie Shakur, tylko jest tego potwierdzeniem, że ten wybór był prawidłowy, że dokonał naprawdę dobrego wyboru, bo o tym, że ma niewiarygodny talent, wiadomo było już wcześniej podczas tych imprez juniorskich, które wygrywał taśmowo w różnego rodzaju mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, w różnych grupach wiekowych, a później, jak mówię, w tych mistrzostwach świata, które wygrał w wielkim stylu, wygrał też młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Nankinie, które były rozgrywane w tym samym roku, a więc w 2014 roku. My tam też mieliśmy zwycięzczynię, Elżbietę Wójcik, która w Nankinie zdobyła złoto, dostała specjalną nagrodę ówczesnego AIBA dla najlepszej zawodniczki. Minęły 2 lata i nie poleciała na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro, na których właśnie tenże Shakur stoczył tak fantastyczny pojedynek i zdobył srebrny medal, a zawodniczka z Tajwanu, którą tam pokonała, w półfinale zdobyła na Igrzyskach w Brazylii brązowy medal. Minęło kolejne, prawda, prawie 6 lat, 5 lat konkretnie. W Tokio już wystartowała Wójcik, ale medalu nie zdobyła. A więc jak popatrzymy, to u nas się trafiają talenty, ale niestety gdzieś tam po drodze giną. I to jest smutne, bo niewiele jest dyscyplin, gdzie te talenty potrafimy w mądry sposób chronić. A jak patrzę, na przykład przejrzałem sobie przy okazji jednego chociażby z ostatnich programów w ringu, jak to wygląda na przykład przynajmniej w ostatnich latach, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to przecież nazwiska tych chłopaków, takich jak Haney, jak Ryan Garcia, tylko ograniczę się mniej więcej do podobnego rocznika, Jared Anderson, tutaj Ricardo Torres, który przecież zdobył srebrny medal mimo tego strasznego nokautu w 2019 roku i z tym samym zawodnikiem, czyli z Żałołowem, z Bahodirem Żałołowem, stoczył naprawdę dobrą walkę, a wcześniej zmiótł z ringu bardzo solidnego, utytułowanego, bardzo trudnego do boksowania Kazacha. A więc to jest ta grupa, która jak widać nie zginęła, daje sobie dobrze radę. Zdecydowana większość z nich już albo rozpoczęła, albo już osiągnęła bardzo dużo, tak jak Haney czy Stevenson na ringach zawodowych. I to przyjemnie się patrzy, jak się gdzieś tam sięga do wyników sprzed 8-10 lat i widać, jak taśmowo wygrywali różne zawody mistrzowskie w Stanach Zjednoczonych, a później świetnie sobie radzili na arenie międzynarodowej. Co do Torresa, to tak na zakończenie tej części, bo przechodzimy do tych pytań, które naszym widzom, słuchaczom, bo taka i taka forma jest stosowana przez tych, którzy słuchają, czy oglądają vloga, to pamiętam, jak tutaj jest plus dla całej ekipy trenerskiej i Topranku, no bo po tym Żałobowie w 2019 roku, to można by było powiedzieć, że już nigdy w życiu nie wolno z tym człowiekiem na temat boksu rozmawiać. Natomiast oni w niego uwierzyli. Okazuje się dzisiaj, że mieli rację. Z tego, co słyszę, to zawalczy minimum 2 razy. Wczoraj nawet miałem rozmowy, minimum 2 razy jeszcze na kartach Topranku. Oni chcą bardzo mocno przyspieszyć jego rozwój, no bo jeśli o Żałobowie mówi się, że jest być może dzisiaj top 15, dzisiaj, nie, że będzie, top 15, a może nawet bliżej, jeśli chodzi o wagę ciężką, to nawet nie będę tego komentował, bo nie wiem, może jest, może nie jest. Nie widzieliśmy testów. No to jeśli daje mu fenomenalną walkę Torres, który miał raptem drugą walkę zawodową, no to dlaczego nie wziąć go na tak zwane przyspieszone tempo? W odróżnieniu od Ludi Belly, który zajmuje się Żałobowem, to on nie ma takiego dojścia jak Top Rank, który ma ESPN i może go, jak będą chcieli pokazywać Torresa co 2 miesiące. I prawdopodobnie tak będzie. Nie wiem, czy co 2, ale tak jak mówiłem, 2 razy przynajmniej zawalczy. Tak chyba powinno się prowadzić ludzi, którzy no, dają jakąś nadzieję. Jak to się nie wypali, no to się nie wypali. No trudno. No taka jest rzeczywistość. Przechodzimy do pytań. Jest dużo i różnych. Od razu mówię w tej chwili, panowie, od razu państwu również mówię, że ani Janusz, ani Grzesiek, jakie pytania dostaną od was,
nie miałem zielonego pojęcia, bo to musi być uczciwe. Pytanie pierwsze do Janusza, biorąc pod uwagę pana pamięć, jaki mecz bokserski zrobił na panu największe wrażenie w hali sportowej w Jastrzębiu Zdroju lata 80., czyli rozumiem, że słuchacz 30 lat nie ma. Byłem na wielu meczach i dobrze pana pamiętam. No nie, ja jeśli chodzi o mecze krajowe, czyli mówię o mecze ligowe, no to tak często nie wyjeżdżałem, bo nie zajmowałem się tylko boksem. Zajmowałem się, można powiedzieć, prawie wszystkimi dyscyplinami, bo na tym polegało dziennikarstwo i teraz może mniej, ale kiedyś tak, prasowe, że pisaliśmy praktycznie o wszystkim, ale były też dyscypliny ulubione. Od czasu do czasu zdarzało mi się wyjechać. Byłem w Jastrzębiu na Mistrzostwach Polski. Pamiętam doskonale, kiedy Wojtek Bartnik zdobywał swój pierwszy tytuł mistrza Polski w kategorii ciężkiej, wygrywając z Pyrą, bodajże 3-2 wtedy wygrał. To był bardzo równy pojedynek. Pamiętasz rok? Przepraszam, że przerywam. No nie wiem, czy to było 89 czy 90, dokładnie nie pamiętam, ale to pamiętam, że był jego pierwszy z 10 tytułów mistrza Polski. Pytanie do jednego i drugiego z panów, natomiast to ciekawe będzie zestawienie, bo to jest interesujące pytanie, które się często przewija. Pyta pan Paweł Nowosielski. Pytanie do obu panów ekspertów. Będzie interesujące spojrzenie pięściarza i dziennikarza. Z czego bierze się siła uderzenia w pojedynczym ciosie? Często mówi się, że albo się to ma do urodzenia, albo nie. Mnie ciekawi, jak to jest, że jest dwóch mistrzów świata, można powiedzieć na porównywalnym poziomie sportowym, jeden bije dwa razy mocniej niż drugi. Grzesiek, od ciebie zaczynam. Czy z ciosem trzeba się urodzić? Wiesz co, są tacy, którzy się rodzą, ale są też tacy, którzy przez ciężką pracę potrafią to wytrenować. No, są odpowiednie ćwiczenia i ukierunkowania, ale myślę, że technika jest najważniejsza, bo jak pamiętam, z różnymi zawodnikami boksowałem i kiedyś wyszedł do mnie taki atleta, naprawdę kulturysta, bardzo dobrze zbudowany, gdzie wiesz, na wadze już mówię, ale forma, wszystko, ten to musi kopać. I w ogóle nie czułem jego ciosów. A wyszedł Sucharek i tak naprawdę miałem ciężko zapać grunt pod nogami. I po jakimś, bo każdy robił wrażenie. Także ja myślę, że tutaj też mocne ścięgna, więc genetyka w jakimś stopniu jak najbardziej, no i odpowiedni trening, tak. Janusz, widziałeś takich, którzy nie potrafili ich uderzyć? Inaczej, nie potrafili, bo na pewnym poziomie, mówimy o poziomie naprawdę już powiedzmy elity, nie ma takich, którzy słabo biją. Natomiast widziałeś takich, gdzie zrobił się błyskawiczny przeskok z pięściarza, który musiał zadać 3 albo 4 ciosy, żeby zrobić krzywdę i nagle się okazało, nie wiem, rok, dwa później, że pojedynczym strzałem kładł rywali? Pamiętasz takie przypadki? To nie, ja powiem o takim jednym bardzo oczywiście przypadku, bardzo znanym, bo u nas oczywiście przez lata całe mówiliśmy o boksie olimpijskim, który rządził się swoimi prawami. Pamiętajmy, że boks zawodowy w Polsce to dopiero zaczął raczkować na początku lat 90. Rozwinął się gdzieś jeszcze ładnych parę lat później. Mówię oczywiście o Polsce. Natomiast na świecie, nie będziemy daleko szukać, wybitna postać, Thomas Hearns. Thomas Hearns jako amator był znakomitym pięściarzem, ale nie nokautował. Niewiele walk wygrał przed czasem. Poszedł do Krąg Gymu, do Emanuela Stewarda i stał się, oczywiście, trzeba przyznać, dojrzał też, był starszy, ale to nie o to chodzi. Po prostu zmienił nieco technikę, o czym sam Stewart mówił. Pamiętam, ja z nim rozmawiałem kiedyś w Pocono, co opowiadał o tym. No i stał się jednym z największych killerów zawodowego boksu. Ale wracając do tego pierwszego pytania, czy z tym się trzeba urodzić? No na pewno tak. No są ludzie, którzy mają to dane przez naturę, ale z drugiej strony można na pewno poprawić siłę uderzenia. Bardzo ważna jest dynamika, szybkość, precyzja uderzenia, więc te wszystkie elementy z kolei, jak mówicie o takim bokserskim oczku, tak? Kontrbokserzy wcale nie muszą mieć jakiegoś potwornego uderzenia, ale jeżeli mają znakomity timing i to tak zwane bokserskie oczko i uderzą w punkt, to wówczas rywale się przewracają. Pamiętam wielokrotnie prowadziłem rozmowy z Marianem Kasprzykiem,
jednym z moich ulubionych pięściarzy tamtych czasów, wciąż w dobrym zdrowiu, złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich 1964 roku z Tokio i brązowym w Rzymu 1960 roku. I pamiętam, tak dawno jeszcze, ja wiem, kilka lat temu rozmawialiśmy, mówi, no i jak to jest, mówi, jak kiedyś, panie redaktorze, mówi, jak biłem, to fikali, mówi, a teraz biją i nie fikają. Mówił oczywiście o polskich pięściarzach. No ale to tak tytułem żartów. Był taki Mirosław Kuźma, obdarzony naturalnym, bardzo mocnym uderzeniem. Kiedyś na zdobycie Mistrzostwa Polski w Zabrzu w 1981 roku potrzebował zaledwie kilku minut. Wszystkie walki wygrał błyskawicznie w pierwszej rundzie. Technika też jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Ja ten timing, tutaj się pod, ja pamiętam moje rozmowy z trenerami błyskawicznie, żeby nie przepuścić pytań, które chciałbym jeszcze zadać trenerami tutaj na miejscu, między innymi Zabalem Sanchezem, który powiedział, który mówił, że oprócz tej techniki i dynamiki jest ten moment, w którym musisz gościa trafić, i mówił, że do tego musisz się urodzić. Że siła ciosu, oczywiście jak ma się głowki, na to łatwo się to mówi, natomiast on mówi, że ten moment, w którym trafiasz rywala, jest ważniejszy od tego, czy masz ten wrodzony silny cios, czy nie. Grzesie, zgodzisz się z tym, że wychwycić ten moment, kiedy ten twój rywal jest w tej sytuacji, kiedy ten cios zrobi mu największą krzywdę. Wydaje mi się, że Shakur umie to już bardzo dobrze robić. No oczywiście, że tak. Ja zresztą pamiętam, że przy dobrym wytrenowaniu to ten moment niekoniecznie jest ułamkiem sekundy, tylko w sensie niekoniecznie trwa ułamek sekundy, tylko czasami bardzo, bardzo długo. Ja pamiętam swój debiut z Adamem Capo, gdzie pamiętam po zejściu w lewą stronę, miałem odczucie, jakby minęło kilka sekund, zanim, o kurde, ale jest miejsce na prawy sierpowy, wiesz. To zadałem prawy sierpowy, a to był ułamek sekundy, nie? W walce, bo oglądali kibice. Ja miałem mnóstwo czasu na to, żeby przymierzyć, trafić, i rzeczywiście był nokaut. Ale tym się trzeba urodzić, Krzysiek, z tym, o czym wspomniałeś, ten moment, który wyczuć ten moment, bo przypomnieć sobie dwie sekundy później, a miałem szansę, to potrafi 99%. Ale słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Pamiętam taki sparingi Lennoxa Lewisa w 1987 roku, który to jest ekipą kanadyjską, przylecieli na turniej Felixa Stama. No i tam doszło do takiego bardzo krótkiego, szybko przerwanego sparingu z Andrzejem Gołotą, o którym po latach Lennox Lewis zapytany mówił, że nie było w ogóle Gołoty wtedy i tak dalej. No coś mu się pomyliło. Czasami się to zdarza, po prostu nie pamiętał tego. Ja byłem na tym sparingu. Andrzej Gmitru w pewnym momencie przerwał, sparing był równy, Andrzej Gołota, ale chciałem powiedzieć o czym innym. Wcześniej do Lennoxa wyszło bodajże dwóch pięściarzy kategorii super ciężkiej, mimo że to były te duże rękawice, prawda, kaski i tak dalej, po jednych, dwóch uderzeniach, przecież tam Lennox nie chciał nikogo nokautować. Po prostu akcja lewy, buch, prawy i ci goście ściągali, już nie będę mówił ich nazwisk, rękawice, i pamiętam, jak mówili do Andrzeja Mitruka, trenerze, kopie jak koni, i kończyli ten sparing. Zdarza się, no taka jest brutalna rzeczywistość. Pytanie tym razem do Grześka i do Janusza Pindery. Najpierw do Grześka, co poszło nie tak w pierwszej walce z Hope'em? Nie pamiętam walki za dobrze z Sylwestrem, wspominam ją jako jedną z najfajniejszych walk Polaka w historii, czyli Hope, co poszło nie tak w pierwszej walce? O, i znowu druga lista? Wiesz co, będziemy naciskać coś, jeśli chodzi o moją karierę, na pana Andrzeja Wasileckiego mocno, bo to tam też było dużo dużo styków i... Proszę bardzo. I tyle, no. Pierwsza sprawa, że to tak naprawdę ja ściągnąłem na obóz przygotowawczy samych kozaków do Warszawy z Wielkiej Brytanii. Był Ray Austin, był też mistrz świata, jak zapomniałem jak się nazywa, ten ze średniej wagi, teraz dopiero niedawno boksował zresztą. Misza z tym może sobie przypomnieć. Pczołówka, super średnia waga. Zaraz do tego dojdziemy. Ale zdobył. No i naprawdę każdy tam sparing był taki, że chłopaki się zmieniali, a ja dawałem siebie wszystko, żeby być jak najlepszy. Trochę przesadziłem z tymi przygotowaniami już po i tak naprawdę niewiele zostało w baku, ale czułem się świetnie. Waga też bardzo dobrze była zrobiona. No i do ostatniego momentu ważyły się losy przyjazdu też trenera Fiodora Łapina, który dostatecznie nie dojechał, bo go Andrzej wstrzymał.
I no, takie były numery. To znaczy wstrzymał go, bo Fiodor miał co innego do roboty, czy wstrzymał go, że nie pomaga mi Grzesiowi? Wiesz co, była jakaś gala i po prostu nie puścił mnie. Rozumiem. Nie Fiodora, tak powiedzmy. No i tutaj też z innym trenerem w narożniku, ale wydawało mi się, że w pierwszej rundzie miałem super kontrolę nad walką i już chyba miałem raz czy dwa razy podłączonego hołpa i wiedziałem, że mogę skończyć. Padłem głową, rozbita głowa i łuk brwiowy, trochę konsternacji i później narodziły się nerwy. Gdzieś tam do końca, chyba w ósmej rundzie podszedł sędzia do mnie i mówi, czy przerywamy walkę, bo już broczyła ta krew, że ciężko było z polem widzenia. Natomiast absolutnie się na to nie zgodziłem, mówię, boksujemy do końca i tyle. I ostatecznie tam 2-1, czy tam 2-1 przegrałem ten pojedynek. No ale co poszło nie tak? No trochę za dużo, pozwoliłem, żeby emocje zawładnęły mną w tym pojedynku, zamiast boksować z chłodną głową. Gdybym boksował chłodną głową, to ten pojedynek skończyłby się, myślę, szybciej niż pojedynek rewanżowy. Jak Państwo słyszycie, nie tylko w naszych spotkaniach z Grześkiem i z Januszem, głowa w boksie 99%. Pytanie do profesora, pytanie od pana Damiana również. No tutaj Janusz, nie wiem, czy będziesz miał ciężką pracę, czy łatwą pracę. Jacy bokserscy eksperci w Polsce są najlepsi po panu? To od razu sytuacja jest, że tak powiem, wyjaśniona na początku. Od srebrnego medalu. Ja od razu ucinam sprawę, powiem tak, nie oceniam ani komentatorów, a więc tego co robię, ani ekspertów, bo oceny należą do tych, którzy słuchają tego, co mówimy, jak komentujemy, a więc to jest moja ocena gdzieś tam prywatna, nie upubliczniam jej, dlatego że to o tym, jak jesteśmy postrzegani, jak jesteśmy uważani, decydują ci, dla których pracujemy, a więc widzowie. Zgadzam się w 100%. Pan Daniel Lis, pytanie dotyczące Edwina Valero do jednego i dla drugiego pana. Pierwsze, gdyby doszło do pojedynku z Pacquiao, skreślaliby panowie Edwina na straty, czy wręcz przeciwnie, miałby duże szanse na wygraną? Jeden z tych takich mitycznych pojedynków, które są bardzo popularne wśród kibiców boksu. Nie wiem, ja uwielbiałem Edwina Valero, przyznam szczerze. Uwielbiałem Edwina Valero boks, jego brutalną siłę, jego determinację w nokautowaniu i też przecież pamiętamy wiele pojedynków na wyjazdach, chociażby w Japonii i dla mnie to był kot, ale też tytan pracy. Zresztą podobnie do Manego, no, trudno mi określić, bo akurat Manego miałem przyjemność poznać osobiście kilka razy i spotkać i porozmawiać, bo boksowaliśmy na jednej gali. I przyznam szczerze, że no ja jestem gdzieś tam bardziej zauroczony mimo wszystko tą szybkością Manego, bo Edwin może nie był tak szybki jak Manny, tak? Natomiast był potwornie siły. Gdzie dotknął, tak jak pan Janusz wcześniej wspomniał, tam bolało. Gdzie dotknął, tam bolało, i czy to na górę, czy na dół, by był bardzo precyzyjny. I zresztą kiedyś trafił mi się, oglądałem jego pojedynek, przepraszam, sparring, Z Erikiem Moralesem, który był ogólnodostępny gdzieś w internecie, no to przecież tam Morales to z, właśnie z tych emocji i nerwów to chciał ring roznieść, bo akurat tam nic mu nie wychodziło. Zresztą też obaj odwrotna pozycja, no trudno by było wskazać, ale choć z delikatnie faworyzowałbym mimo wszystko Manny'ego Pacquiao i też zależy w której kategorii wagowej, nie? Janusz? No tak, bardzo istotne to, co powiedział Grzegorz, które kategorii wagowej, ale jednak przynajmniej jeżeli mielibyśmy ich oceniać na podstawie tego, ich walk, które stoczyli, bo to jednak no, pozycja mimo wszystko Manny'ego w takiej rywalizacji byłaby bez porównania lepsza, byłby na pewno faworytem. Jak się walczy z takim szaleńcem, jakim był, do tego mającym argumenty w pięściach, jakim był Valero, to oczywiście każdy scenariusz jest możliwy, wszystko się może zdarzyć. No ale Manny Pacquiao wielokrotnie udowadniał, że jest kimś absolutnie wyjątkowym i przy tym też bił bardzo mocno, bił precyzyjnie, ponawiał tę akcję, był piekielnie szybki. Także ja tu nie miałbym raczej żadnych wątpliwości.
Oczywiście domu nie ma, więc bym go nie stawiał, gdyby do tego przyszła, ale jakąś tam sumę na pewno postawiłbym spokojnie, wiedząc, że raczej nie przegram na Manego Pacquiao. Następne... Ja dwa dni temu, słuchajcie, oglądałem Pacquiao, sobie przypominałem z Margarito. Jezu, jaka tam była kolosalna różnica warunków, nie? I siły, i ja sobie myślę... A później no, różnica umiejętności. No King Kong, wiesz, zobaczcie, jaka jest różnica w rozmiarach. Tak. U pięściarzy, przecież to jest nieprawdopodobne. I mimo wszystko zobaczcie, jak sobie wspaniale też Manny poradził po prostu. To ja... To jest prawda, że to jest przeciętny kibic ciągle sobie tego, z tego nie zdaje sprawy. Ja pamiętam jeszcze za bardzo dawnych czasów od siebie dorzucę na temat zestawienia mały i duży. Jak się powiedzmy przeciętnemu kibicowi, który nie wiem, pije gdzieś tam browar, chodzi do klubu sportowego, mięśnie, tak jak wspomniałeś, gdzieś tutaj rozwalają koszulkę i tak dalej. Pamiętam chyba historię, nie wiem czy... Chyba prawdziwą. Bardzo, bardzo dawne czasy. Janusz na pewno pamięta. Pamiętasz braci Nowak z Poznania, pięściarzy? Pamiętam, tak. No, to mi się wydaje, że jednego z nich, tego z lżejszej kategorii, dwóch panów większych od niego o dwie głowy zaczepiło na jednej z ulic Poznania i walka, o ile można to nazwać walką, trwało 50 sekund. To jest dla tych wszystkich, którzy się wydaje, że mają 20 kg, chcieliby się spróbować z zawodowymi pięściarzami, nie radzę. Autentycznie nie radzę, bo to jest inna dyscyplina sportu. Zgadzacie się ze mną, pan Grzesiek, no nie wystraszyłbyś się dwóch panów, nie wiem, 1,95 i 102 kg, nawet dzisiaj. Ja kiedyś jeszcze, jak byłem młody, miałem taką sytuację właśnie, że doskonale pamiętam takich dwóch panów, którzy byli pseudo-kickbokserami, królami osiedla. No i skończyło się ciężkimi nokautami, no co mogę powiedzieć. No to krótki czas reakcji, oczko, wszystko mi wtedy weszło. No właśnie, i w samoobronie. No bo wspominałeś o tym, że ten czas się zatrzymuje dla tego, który potrafi. Tak jak w koszykówce Michael Jordan, ludzie mówili, jak masz półtorej, nie wiem, tam ułamek sekundy, żeby rzucić. Mówi, jakie ułamek sekundy? Dla mnie to są minuty. Podejrzewam, że dla zawodowca takiego jak ty z takim talentem, czy w ogóle pięściarzy zawodowych już wysokiej klasy, to nie wiem, trafienie amatora to jest, nie wiem, można wybierać prawą ręką, lewą ręką, zdążyć, nie wiem, soku pomidorowego, w międzyczasie się napić, to podejrzewam są minuty, zanim trafisz. A nigdy tego nie widziałem, natomiast słyszałem takie opowieści. Pan Bartek pyta się jednego i drugiego. Komentowanie z walk, które żeście panowie komentowali, niekoniecznie wspólnie. Największa różnica w ocenie tego, co dali sędziowie w odróżnieniu od tego, co wy oglądając walkę przy ringu. Zacznę od Janusza tym razem. No wiesz, że ciężko tak na gorąco mi sobie to wyobrazić. No oczywiście pamiętam zawsze w takich sytuacjach, nie gryzłem się w język. To była walka, którą skomentowałem na telewizji Orange w Warszawie ze studia Floyda Mayweathera z Canelo Alvarezem. Remis. No i ten słynny remis i powiedziałem wtedy, użyłem takiego słowa, że ta pani powinna zostać, wtedy nawet nie wiedziałem, czy to jest, bo tylko powiedziałem remis, powiedziałem to, nawet nie użyłem słowa pani, że to jest CJ Ross, bo w tym momencie nie usłyszałem dokładnie, kto tak punktował, powiedziałem, kto dał taką punktację, to powinien zostać w tym momencie aresztowany i osądzony, no bo to był absolutny kryminał, tak, że no oczywiście kryminałem była też ta punktacja pani Williams w Nowym Jorku, w słynnym pojedynku, gdzie siedziałem, byłem w hali w Madison Square Garden, w pierwszym pojedynku Lennoxa Lewisa z Evanderem Holyfieldem. Evanderem Holyfieldem, no to ja właśnie to o tym chciałem powiedzieć, że chyba ten pojedynek najbardziej przypadł mi w pamięci, ale tak naprawdę wiele było takich walk i tak człowiek jak na żywo jak komentuje, to nie do końca zapamiętuje tej imię, zwykle tych sędziów wolałby ich zapomnieć i nawet ich nie wypowiadać, kiedy popełniają tak rażące pomyłki. Nie, także mnie osobiście trudno sobie przypomnieć jakikolwiek taki pojedynek, który mi super zapadł w głowę. Wiem, że na żywo byłem kiedyś no w Lublianie, gdzie niestety Rafał Jackiewicz boksował, przegrał, boksował z Zawekiem i tam jeden z sędziów też dał remis, a tam była kolosalna porażka. To polski sędzia dał remis, także... żeby była... Nazwisko, Janusz.
No to jest sędzia Jankowiak oczywiście. Dobrze, wszystko. U Janusza nic nie ginie. Ja pozwolę sobie pociągnąć ten temat, mimo że tego pytania nie ma, ale na chwileczkę tylko jeszcze ze dwie pytanka, może albo jedno wrzucimy w tej sesji. Dla mnie sędziowie powinni być karani. Dla mnie fakt, że sędziowie, którzy podejmują tragiczne decyzje pokazujące, że nie mają zielonego pojęcia, co widzieli, czy na przykład mówią, że dobrze nie widziałam, sytuacja z Holyfielda, że nie widziałam, zasłaniał mi sędzia, pamiętacie tą argumentację wtedy, oni powinni być karnie odsuwani i powinni płacić kary. Natomiast doskonale wiemy, że to jest wielka bzdura, bo mieliśmy przykład tego, co robił z Krzyśkiem Głowackim sędzia, nie mający zielonego pojęcia, co jest grane. Wszyscy widzieli, że to była kompletna paranoja, natomiast nie wiem, minęły 2 miesiące, jak był po raz kolejny w ringu i nie było żadnego problemu. Czy tam liczba błędów popełnionych przez sędziego, to można by książkę napisać. Natomiast mnie przeraża fakt, bo dla mnie to zabija boks. Może w ogóle tym tematem zamkniemy na chwilę obecną. Ale ja powiem tylko jeszcze... Wasz komentarz za sekundę. Dla mnie takie werdykty zabijają boks, bo znam naprawdę mnóstwo ludzi, wy też, którzy po jednym czy po drugim takie mówią, a po co to oglądać? Wasza arena. Ja powiem tak, że szczególnie dla mnie osobiście, pamiętam lata całe jeździłem na mistrzostwa juniorów tu w kraju i bywały, że za granicą również mistrzowskie imprezy. I najbardziej zawsze mnie bolało, jak oszukiwano tych młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają, wchodzą w świat wielkiego sportu. I czasami te sędziowskie oszustwa były naprawdę brutalne. I widać było, że no co tak, ja wielokrotnie z trenerami później rozmawiałem, no i co mam temu chłopakowi powiedzieć, prawda? I to również w Polsce podczas krajowej rywalizacji, jak i podczas międzynarodowej. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację międzynarodową, to do dziś nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego MKOL nie potrafił poradzić sobie z tym oszustwem wszechczasów, jakim było wytypowanie zwycięstwa koreańskiego pięściarza w starciu z Royem Jonesem juniorem. To, że on dostał puchar Parkera, to oczywiście było, to był drugi taki przypadek w historii, bo Filipe Varjunga z Kenii też, przegrywając niesłusznie walkę w półfinale, został uhonorowany pucharem Parkera dla najlepszego zawodnika, czy tam najlepszego technika, jak to woli. Drugi taki przypadek to właśnie Roy Jones Jr. Ale zastanawiam się, dlaczego MKOL nigdy się do tej sprawy nie odniósł. Było wiele okazji. No niestety nie potrafił tutaj zająć jedynego naprawdę słusznego w takiej sytuacji stanowiska. Grzesiek, teraz twoja opinia. Dla mnie te werdykty są dlatego przerażające, że żyjemy niestety w świecie cały czas. Może mniej, ale to może mniej, jeśli chodzi o Dereka Chisore, że czasami jedna porażka czy druga porażka, to już patrzą na ciebie jak na kogoś gorszego, mimo że nikt nie pamięta, czy mimo że wcale tym gorszym nie jesteś, ale nikt tego nie będzie pamiętał, że zostałeś, mówiąc kolokwialnie, brutalnie przewalony przez sędziów. Grzesiu, twoja opinia jako pięściarza, tego strachu przed sędziami, którego kompletnie nie powinno być. Jest, ale jest jeszcze coś, o czym mało kto wie, oprócz pięściarzy, Przemku. Ja się w 100% zgodzę z panem Januszem. Oczywiście powinny być wyciągane konsekwencje na wyższym szczeblu. Ale jest jeszcze jeden gość, który jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w ringu. Nie tylko dwóch pięściarzy, czyli ten trzeci sędzia w ringu. Ten, który po cichutku coś szepta, teraz ci dam ostrzeżenie za blisko głowy, albo będzie ci irytował cały czas. Miałem kilka pojedynków, w których naprawdę ten sędzia przeszkadzał, dokuczał i robił wszystko, by wybić cię z rytmu. Pamiętam moją walkę i do końca życia nie zapomnę, co wyprawiał taki duński sędzia, w godności, tak jak tradycyjnie, nie pamiętam i nie chcę pamiętać, gdzie boksowałem, broniłem tytułu mistrza Unii Europejskiej z Hiszpanem. No, robił wszystko, żeby mnie zdyskwalifikować. Pamiętam, jak w panice do narożnika, do trenera Fiodora Łapina wbiegł mój agent Krzysiek Zbarski i mi mówi, nie boksujesz w ogóle na dół, żadnego ciosu na dół, bo facet zabierze ci punkt. Biłem go centralnie na korpus, aż jęczał, bo słychać było, a sędzia wkraczał, przerywał, o, za nisko, cyk, za nisko. I przyznam szczerze, że na takie rzeczy też musimy my jako szkoleniowcy, w sensie mówię ja jako szkoleniowiec, zwracać uwagę podczas procesu treningowego nawet swoich chłopaków, żeby jednak byli odporni na to, i patrzyli, byli skoncentrowani tylko na rywalu, nie na tym trzecim panu, niestety.
Słuchajcie, powinni mieć. Dlatego teraz wiesz, fajnie też, że wprowadzili te głośniki, żeby słychać, czy ktoś mówi, czy nie. Nie wszędzie oczywiście, czy sędzia ringowy coś mówi, czy nie i co mówi. Kiedyś tego nie było. I tak jak mówię, jak ktoś prześledzi tą walkę, bo jest dostępna na YouTubie, no to tam 4 razy trafiłem go na korpus, raz na wątrobę, a on mówi, że z głupi uderzyłem. Jest najlepsze to, że nie, no masakra. I takich pojedynków ja pamiętam, że miałem dużo, dużo więcej, szczególnie w boksie olimpijskim, nie? Szczególnie w boksie olimpijskim, na którym pan Janusz jest bardzo uczulony, zresztą mi też jest bardzo bliski i wiele razy takie coś się zdarzało, nie? Także tych wszystkich musimy brać pod uwagę i obserwować. Słuchajcie panowie, godzinka minęła, że tak powiem, jak z bata strzelił. Jak zawsze, kiedy z wami rozmawiam, to mogłyby być nocne Polaków rozmowy. Na razie dziękuję, do pytań wrócimy. Dzięki Grzesiu, że zwróciłeś uwagę na tego trzeciego, bo rzeczywiście często przemilczany, negatywny bohater wielu, wielu walk, który potrafi zmienić całkowicie ich przebieg. Każdy z nas tych przykładów mógłby dać wiele. Pozdrawiam serdecznie. Janusz, dziękuję bardzo. Wiem, że Grzesiek odpala na zgrupowanie w Zakopanem. Postaramy się spotkać jak zwykle w następną środę. Może coś ekstra pomiędzy. Dziękuję bardzo. Moi goście tradycyjnie w The Show, Janusz, profesor Pindera i Grzesiu Super G Proxa. Dziękuję panowie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy kibiców.